Kolejny krok do wymiany taboru autobusów komunikacji miejskiej w Suwałkach. Władze miasta złożyły do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku wniosek o dofinansowanie projektu, który ma na celu poprawę jakości systemu transportu publicznego. Jego wartość opiewa na prawie 30 milionów złotych, w tym dofinansowanie to do ponad 25 milionów. Projekt zakłada szereg działań. Najważniejsze z nich to zakup 15 autobusów zasilanych gazem CNG. Mowa o niskopodłogowych, klimatyzowanych, również w części pasażerskiej, pojazdach przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażonych w nowoczesne systemy średni wiek autobusów w Suwalskiej Komunikacji Miejskiej to już prawie 10 lat, także e, część tych autobusów jest już znacznie wyeksploatowana, wymaga częstych napraw. E, mamy coraz większe problemy z zapewnieniem jakby, sprzętu do obsługi e, zaplanowanych kursów. Zakup autobusów z bardziej ekologicznym źródłem napędu, jakim jest gaz ziemny, przyczyni się do tego, że powietrze w Suwałkach będzie czystsze. Autobusy, te, te 15 sztuk, będzie emitowało o ponad 60% Mniej gazów cieplarnianych, szczególnie tutaj CO2, niż te, które dzisiaj są używane w komunikacji miejskiej, więc mamy nadzieję, że poprawi to również stan powietrza w naszym mieście. Ważnym elementem projektu jest też system roweru miejskiego. Miasto chce utworzyć 12 stacji rowerowych w całych suwałkach i zakupić 120 rowerów. Jeżeli to się przyjmie ten system właśnie roweru miejskiego, mieszkańcy będą z niego korzystali, to w kolejnych latach chcielibyśmy go ten system rozbudowywać. Do projektu została także wpisana przebudowa ulicy Daszyńskiego, gdzie ma powstać ścieżka rowerowa i gdzie docelowo będzie kursowała komunikacja miejska, a także rozbudowa ulicy Leśnej. Decyzja o tym, czy miasto dostanie dofinansowanie zapadnie w lipcu tego roku. W Suwałkach rozpoczął się nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych. Podobnie jak w ubiegłych latach rekrutacja odbywa się przy pomocy elektronicznego systemu V-Edukacja pod adresem suwałki.edu.com.pl. Tegoroczny nabór jest wyjątkowy, ponieważ dotyczy zarówno uczniów ósmych klas szkół podstawowych, jak i ostatnich klas gimnazjów. Patrząc na ilość miejsc, które... Są zagwarantowane i adresowane do absolwentów szkół i podstawowych, i gimnazjalnych, to miejsca nikomu nie zabraknie. Jednakże chcę tutaj uczulić, że to będzie trudny i wyjątkowy nabór, ponieważ na pewno nieporównywalny z latami poprzednimi. Łatwiej na pewno było dostać się w poprzednich latach, nawet uczniom, którzy osiągali słabsze wyniki na egzaminach gimnazjalnych, też słabsze wyniki widniały na świadectwie. No teraz myślę, że ta konkurencyjność będzie dużo większa. Aby dać uczniom więcej opcji. Prezydent miasta suwałk podjął decyzję o możliwości składania wniosków do więcej niż trzech szkół. Uczniowie mogą składać do większej liczby szkół y, i wybierać więcej preferencji. Do tego zachęcam, ponieważ y, oczywiście będzie drugi nabór, no ale ten drugi nabór to już będzie tylko możliwość wybrania z tych miejsc, które zostaną. Przy pomocy systemu elektronicznego uczniowie mogą składać wnioski do 18 czerwca. Nabór do szkół z oddziałami dwujęzycznymi trwa tylko do 22 maja. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych szkoły podadzą do publicznej wiadomości 12 lipca. Konkursy na dyrektorów czterech przedszkoli ogłosił prezydent miasta Suwałk. Mowa o przedszkolach nr 1. Numer 4 z oddziałem integracyjnym, przedszkolu numer 10 i 6. Termin składania ofert upływa 22 maja. Wiem, że w dwóch placówkach panie dyrektor obecne zastanawiają się nad przystąpieniem do konkursu, natomiast no, konkurs jest otwarty. Został ogłoszony, pan prezydent podpisał stosowne zarządzenia. Oferty można składać jest określone są kryteria do spełnienia i w związku z tym na te oferty oczywiście oczekujemy. Przed komisją konkursową kandydaci staną na początku czerwca. W dniach 5-6 czerwca bardzo poważne gremium, bo każda komisja 12 członków i będzie wybierała tego najwłaściwszego dyrektora przedszkola.